jestem Carmela i stworzę dla Was dzisiaj Barbie w The Sims 4. Udzielił mi się ten różowy klimat w związku z nadchodzącym filmem o Barbie właśnie, więc stwierdziłam, że zrobię Wam właśnie taką fajną, różową simeczkę. Na Instagramie pytałam Was, czy jesteście zainteresowani filmem z tworzenia Barbie. Byliście bardzo zgodni, byliście na tak, więc robimy dzisiaj Barbie w wersji Margot, tak, bo też była ankieta, czy Margot, czy taka bardziej lalka. Właśnie zapraszam Was na Instagrama, linka do Instagrama macie w opisie, a na 1000 followersów na Instagramie zrobię Wam rozdanie na dowolny dodatek, rozszerzenie, jakiekolwiek będziecie chcieli, więc zapraszam, wpadajcie, bo będzie można wygrać coś fajnego. No i wracając tutaj do Barbie właśnie naszej, dzisiaj stworzymy Barbie w wersji Margot, bo taką sobie wybraliście. Bardzo się z tego cieszę. Ja nie jestem jakoś rewelacyjnie dobra, jeśli chodzi o odtwarzanie simów na podstawie jakiejś postaci, aktora, aktorki, więc jestem bardzo ciekawa, co mi z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że będzie Wam się ta simeczka podobała. Oczywiście wyląduje do pobrania dla Was w galerii i zaczniemy sobie od imienia Barbie. Oczywiście Barbie. Barbie podobno miała nazwisko. Google mnie uświadomiły, że Barbie nazywała się Roberts, więc nasza Barbie również tutaj będzie nazywać się Roberts. Jej cechy charakteru to może wybierzemy sobie już na końcu, a teraz przejdziemy do twarzy, tylko ja sobie tutaj jeszcze trochę polosuję. Jeśli chodzi o ubieranie, później stylizację, to Wam przyspieszę. Być może tworzenie twarzy też Wam przyspieszę. Zobaczę, jak nam będzie szło. W sumie ta jest całkiem niezła, ale może byśmy podziałali na tej, ładna buźka, dobra. I przejdziemy sobie teraz może do odcienia skóry, ale ty mi się, panienko, drzesz. Oczywiście powinnaś być jaśniejsza, ja sobie tutaj cały czas patrzę na podgląd i na Barbie na telefonie, no nawet nieźle. Zmienię ci fryzurę na coś takiego, co będzie mi bardziej pokazywać twoją twarzyczkę, póki co przynajmniej. Damy ci coś takiego i kolor włosków będziesz miała oczywiście taki. Margot jako Barbie ma ciemniejsze brwi, nie ma takiego naturalnego jasnego koloru, więc ja też ci zrobię może coś takiego. I brwi. Jakie ty masz, Margot, brwi w filmie? Nie wiem, jak to dokładnie opisać, ale taki mocniejszy łuk, coś takiego, nie takie delikatne. Ewentualnie jeszcze może będę miała coś cieńszego, te też by były spoko. Może brwi takie idealne, to ja już ci dobiorę na sam koniec, ale te też mi całkiem pasują. Nie, w sumie to są za mocno wygięte, ale to kwestia jeszcze tutaj, o, zmiany. No jest nieźle. I Margot ma dosyć długą twarz, coś takiego. Właśnie, mam takie fajne zdjęcie, wkleję Wam jakieś zdjęcia w trakcie tego, jak będę ją tworzyć, żebyście też widzieli, czym się inspirowałam. Ciężko było mi znaleźć zdjęcie, na którym ona byłaby, na którym byłaby neutralna, bo na większości się śmiała. A trudno się tworzy sima na podstawie zdjęcia, na którym ktoś się uśmiecha, bo też już kiedyś sobie robiłam Miley Cyrus, Hannah Montana, tak? Którą swoją drogą wykorzystam w first looku z koni, więc też Was zapraszam już na tego first looka, będzie od piątku na kanale. No ale wracając do głównego tematu, tak, to ciężko było mi znaleźć zdjęcie, na którym nasza Barbie by się nie śmiała, ale tutaj mi się udało znaleźć takie trochę smutnawe zdjątko. Smutnawe zdjątko, jejku, tak. Wiecie co? Ona ma te usta tak mocno zarysowane. W ogóle ona ma mocne rysy twarzy. To by może nawet całkiem się nadało. I chyba sobie w tym momencie już przyspieszymy. Ja Wam dogram komentarz, bo czuję, że tutaj się będę bawić przez dłuższy czas. No i zaczynamy naszą zabawę na przyspieszeniu, a na wstępie powiem Wam jeszcze, bo nie wiem, czy już o tym wspominałam, czy nie, że simka będzie robiona z modami i pełną listę modów będziecie mieć dostępną w opisie filmu na 150 łapek w górę, ale jeżeli nie chcecie czekać, aż ten próg zostanie przebity, to myślę, że spokojnie tutaj z filmu jesteście w stanie wyłapać, jakich modów używałam, tym bardziej, że ja na koniec też będę Wam omawiać, jakie mody były tutaj użyte, jeśli chodzi o ubrania. Głównie myślę, że najważniejszym modem jest skin, który nałożyłam na nią. I skin jest od Northern Siberia Winds. Również oczy, soczewki będą od tej twórczyni. Także tu macie taki komplet. Makijaż jest trochę mieszany, bo używałam usta od kogoś innego, z tego co kojarzę. I jeszcze też z modów używałam chyba usta, brwi. Brwi tak, też są z modów. Ale sporo rzeczy jest też z gry, także jeżeli
nie chcecie korzystać z modyfikacji, to myślę, że możecie ewentualnie też sobie tę simeczkę pobrać i jakoś po swojemu ją ustroić, ale ten mod na skina zdecydowanie robi robotę, więc tego bym Wam polecała pobrać, bo gdy go zdejmiecie, no to wiadomo, że ona już aż tak podobna nie będzie, bo kształtowałam jej twarzyczkę właśnie z tym modem i miałam w sumie przez tego skina trochę problem z ustami, bo ten skin sprawia, że zarys ust, ten kontur jest taki bardzo delikatny, przynajmniej ta górna warga, a u Margot, jak widać na zdjęciu, ona jest tak mocno zarysowana, pewnie też przez to, że ma bardzo jaskrawą szminkę, ale no kształt ciężko było mi uzyskać taki, jak naturalnie ma Margot, naturalnie, nienaturalnie, po prostu ten, który ma Margot, bo nie wiemy, czy to są jej naturalne usta, ale nie o tym tutaj. W każdym razie myślę, że ostatecznie wyszła i tak dość podobna jak na moje malutkie umiejętności odtwarzania simów w właściwie to postaci bohaterów, aktorów, aktorek w grze, to myślę, że naprawdę wyszła całkiem podobna i jestem nawet z niej zadowolona. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać, że Wam się będzie z nią fajnie pogrywać. Mogłabym jeszcze trochę nad tą jej buźką popracować, tak jak dzisiaj patrzę, bo nagrywam Wam ten komentarz dzień później, to mogłabym jeszcze tutaj kilka rzeczy jej dołożyć do tej twarzyczki i pewnie zrobiłabym ją teraz może nieco inaczej, nawet nie tyle co inaczej, no takie drobne kosmetyczne zmiany bym wprowadziła, ale ja zawsze tak mam, że jak patrzę na Sima po jakimś czasie, to później to widzę, co bym mogła inaczej zrobić, ale to chyba częste, w sensie wydaje mi się, że każdy tak ma, że jak spojrzy na Sima po jakimś czasie, to później widzi, że o, to bym zrobiła inaczej, to bym zrobiła inaczej. No i ja dzisiaj tak miałam właśnie, ale i tak jestem z niej naprawdę zadowolona, bo w tym ostatecznym looku jest, myślę, że podobna jak na moje umiejętności właśnie, szczególnie w stroju imprezowym, bardzo lubię ten strój imprezowy, będzie taki różowiutki, kowbojski, będzie idealny pod nowe rozszerzenie z konikami. Właśnie zapraszam Was też na first looka, który będzie już od piątku, czyli od jutra i będziemy sprawdzać te nowości z koni, z rancha, z Hanno Montaną, tak mnie naszło właśnie. Stwierdziłam, że ten dodatek jest bardzo w klimacie filmu Hanna Montana i właśnie stworzyłam sobie, właściwie to miałam już stworzoną wcześniej Miley Cyrus, bo kiedyś, gdy wyszła ta piosenka Flowers, to bardzo miałam fazę na nią i stwierdziłam, że zrobię Miley w Simsach. Wyszła mi nawet podobna, więc dorobiłam jej ojca, brata i będziemy ogrywać z Hanną Montaną, czyli Miley Stewart. Jeżeli oglądaliście, to możecie dać znać, czy oglądaliście właśnie w dzieciństwie Hannę Montanę, a jeżeli nie, to w sumie polecam Wam nadrobić może nie tyle serial, co sam film, ten Hanna Montana The Movie, bo jest naprawdę klimatyczny, jest taki lekki, luźny, familijny można powiedzieć, więc przyjemnie się to ogląda, nawet nie mając wspomnień czy sentymentu do Hanny Montany, po prostu ten film tak lekko wchodzi, o tak powiem, żeby gdzieś tam w jakiś luźny wieczór sobie przysiąść do takiego muzycznego filmu, to jak najbardziej się nadaje. No a ja też dodatkowo mam sentyment, więc może patrzę na to trochę inaczej, trochę z przymrużeniem oka i pewnie gdybym nie oglądała w dzieciństwie Hanny Montany, to nie wiem, czy teraz też miałabym takie zdanie na ten temat. Wiadomo, że coś, co lubiliśmy w dzieciństwie, no to zawsze patrzymy na to z takim sentymentem i miło nam się do tego wraca po latach. Dobra, rozgadałam się na temat Hanny, a tutaj dzisiaj Barbie jest na tapecie i jeśli chodzi o włoski, to też Wam chyba później już mówiłam, w sensie później, wcześniej, no w każdym razie wczoraj o tym mówiłam, na zakończenie tego filmu to usłyszycie, że, ale ja dzisiaj się plączę, że wszystkie włosy są od jednej i tej samej autorki, od Daylife Sims bodajże, chciałam, żeby były spójne, żeby było widać, że wszystkie zostały wykonane przez tego samego twórcę, bo no mimo, że są maxi smacz, to jednak porównując na przykład te włosy z włosami jakiegoś innego twórcy modów, to widać różnicę, każdy robi troszkę inaczej, dlatego tutaj stwierdziłam, że postawię na wszystkie włosy od tej samej autorki i to jest ten strój, o którym Wam mówiłam, który mi się bardzo, bardzo podoba. Część modów jest jeszcze niedostępna publicznie, tak jak na przykład ten strój. On będzie dostępny chyba do pobrania od sierpnia, z tego co pamiętam, też nie dam sobie nic tutaj uciąć, ale tak mi się wydaje, że ten będzie do pobrania od sierpnia i włosy od Daylife Sims, te takie z kolekcji Barbie, też będą dostępne chyba dopiero za tydzień, bo ja kupiłam wspieranie specjalnie, żeby mieć takie idealne fryzurki pod ten film, pod Barbie. Stwierdziłam, że no muszę, bo się uduszę.
tak jest. No, fajnie one wyglądają, są bardzo dobrze wykonane i myślę, że takie wspieranie kogoś, kto tworzy naprawdę rewelacyjną robotę, to jest dobra rzecz, więc nie było mi nawet szkoda. Tak, nie było mi szkoda na te mody i bardzo się cieszę, że to wspieranie też wykupiłam. I jeszcze Wam wspomnę, bo nie wiem, czy Wam mówiłam, że tak, posiadam nowy mikrofon. Wczoraj do mnie przyszedł nowy mikrofonik, także niedługo wszystkie filmiki będą nagrywane na nowym mikrofonie. I zbliżamy się do końca powoli już tego przyspieszenia i później będziemy jeszcze omawiać te wszystkie stroje, także zostańcie, jeszcze się nie wyłączajcie, będę Wam ją pokazywać z bliska. W ogóle uwielbiam ten warkocz, jest przepiękny. Dajcie znać, który strój jest Wasz ulubiony, Waszym ulubionym i który podoba Wam się najbardziej. Bardziej ja się wyciszam i przechodzimy do prezentacji. No i myślę, że mamy to, napracowałam się nad naszą Barbie Margot, ale myślę, że wyszła naprawdę fajnie, używałam modów, bo bez modów byłoby dużo ciężej stworzyć właśnie jak najbardziej podobną Margot, chociażby ze względu na stroje. A jeśli chodzi o mody, to pełną listę, tak jak już Wam mówiłam, będziecie mieć w opisie na 150 łapek w górę, a jeżeli nie chcecie czekać, aż ten próg się przebije, to myślę, że spokojnie możecie tutaj z filmu wyłapać, jakie mody ona ma na sobie. Ja też będę Wam teraz po kolei opowiadać. Jeśli chodzi o włosy, to chciałam, żeby były właśnie spójne, więc wszystkie włosy są, wszystkie fryzury są od Daylife Sims. Może jeszcze w sumie Wam powiem, jakie ona ma cechy charakteru, bo dałam jej romantyczkę, duszę towarzystwa, wesołą, dałam jej też jakieś kategorie tutaj, lubi, nie lubi, kolor no to oczywiście różowy, lubi jeszcze niebieski, żółty, dałam jej też gatunki muzyki, no trochę i tutaj rzeczy powybierałam, jeżeli ją sobie pobierzecie, to będziecie mogli wtedy się temu przyjrzeć. Sukienka jest ze specjalnej kolekcji od Rimmings, buty są od kogo są buty? Od Camiri i tak by się prezentował strój na co dzień. Biżuteria też jest od Rimmings. Lecimy sobie dalej, strój oficjalny, butki są z gry, tam gdzie mogłam, to starałam się upychać takie drobniejsze elementy z gry, żeby Wam tych modów tutaj jakoś nie wiadomo ile nie wrzucać. Sukienka jest od Senta, to jeden z moich ulubionych twórców, kolczyki też Rimmings i naszyjnik z gry, chyba z tego pakietu ślubnego. Strój sportowy jest praktycznie w pełni z gry, tylko makijaż mamy tutaj z modów, oprócz z tego co pamiętam różu, róż cień, to jest właśnie ten smaka z gry. Strój do spania jest z gry, bo stwierdziłam, że jest ładny i wykorzystam sobie tę kolekcję, nie pamiętam nawet jak ona się nazywała, Sintymność. O tak, to się Sintymność nazywało. Strój imprezowy to jest też jeden z moich ulubionych tutaj strojów i myślę, że ona jest najbardziej podobna chyba właśnie w tym stroju imprezowym, a buźkę ma naprawdę zacną, napracowałam się nad nią, ale myślę, że jest nawet podobna, nie spodziewałam się, że będzie podobna, a wyszła naprawdę podobna, więc jestem z niej zadowolona. Strój w pełni jest od Rimmings, to jest taki komplecik, tylko że w dwóch częściach, mamy górną część garderoby i dolną, a buciki są od Madeleine, no i czapka kapelusz, ten kowbojski jest z gry, będzie super się prezentować na konikach. Kostium kąpielowy mamy od Trylykę, nie wiem dokładnie jak to się czyta, więc przepraszam, ale macie tutaj nazwę napisaną. No i lecimy dalej, kostium, strój na gorącą pogodę też jest od Rimmings, dobrze mówię? Dobrze chyba mówię, gorąca pogoda, pokażcie mi ten strój, tak, to jest też ta kolekcja Barbie, ona chyba jeszcze nie jest dostępna publicznie, bo ja wydaje mi się, że kupowałam wspieranie na Patreonie, ale jeżeli chcecie, to można chwilę poczekać, bo z tego co kojarzę, to chyba miała być od sierpnia dostępna za darmo. Buciki są te same co w stroju codziennym od Camiri, tylko że w innych kolorkach. No i strój na zimę, to jest chyba ten mój ulubiony strój, chociaż ten na co dzień też bardzo lubię. Tutaj mamy, co my tutaj mamy? Płaszczyk od Madeleine, buciki chyba też są od Madeleine, dokładnie, dodatki, te pończochy, te zakolanówki są od z gry, z Witaj w pracy. Wcześniej dałam jakieś z modów, ale te są bardzo podobne, więc zamieniłam. No i jeszcze fryzurka oczywiście od Daylife Sims i jeszcze berecik też od Daylife Sims. W ogóle uwielbiam tę stylizację, jest przecudna, przeróżowa, przebarbi. No i tak się moja barbuszka prezentuje.
A jeżeli chcecie ją pobrać, to będzie czekać na Was w mojej galerii. Moja nazwa to Carmela04, wbijajcie, będzie dostępna już w dniu, w którym to oglądacie. Tak, wrzucę Wam już wtedy do pobierania, więc będziecie sobie mogli z nią pogrywać. I pamiętajcie, że lista modyfikacji wyląduje w opisie, pełna lista z linkami na 150 łapek w górę, więc jeżeli Wam się ten filmik podobał, to zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, komentarza i subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Dajcie znać, czy wybieracie się na Barbie, czy właśnie będziecie pogrywać z Barbie, no i jakie są Wasze odczucia w związku z najbliższym dodatkiem Koniki. Dziękuję Wam za oglądanie, no i cześć!